Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Weskin i witajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. I słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie, jakie zmiany zostaną wprowadzone w przyszłości do Dying Lighta 2, także serdecznie zapraszam was do oglądania. Zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu, chciałem wam powiedzieć tutaj, że pojawił się ostatnio patch 1.31 na komputery oraz na konsolę, który miał naprawić problemy m.in. właśnie ze zbugowanym zegarem oraz zbugowanym spaniem, problemami z połączeniem oraz problemami, że podczas nowej gry plus odpalał nam się prolog, który tak naprawdę nie powinien, także mam nadzieję, że w tym momencie już wszyscy mają te problemy naprawione, a dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej mapce, którą ostatnio Techland nam wypuścił, czyli Post Launch Roadmap. Jak widzicie, w kwietniu oraz w maju dostaliśmy takie rzeczy jak nowa gra plus, nowy zmutowany zarażony, to jest oczywiście misja ze zbójami i do tego dostaliśmy booster events, który jeszcze obecnie trwa, także jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam was oczywiście do tego filmu, tu możecie sobie wszystko zobaczyć. No i teraz tak, mamy tutaj nowy content, ale mamy również i drobne zmiany. Przejdźmy sobie może na początku do tego, co czeka nas w czerwcu. Zobaczcie, dostajemy w końcu tryb fotograficzny oraz wydarzenia społecznościowe. Tutaj jeżeli chodzi o tryb fotograficzny, to szczerze wam powiem, że miał on się pojawić już dokładnie w patchu 1.3, ale niestety znowu widocznie były jakieś problemy i tego trybu nie użyliśmy. Więc pojawia on się w czerwcu i dodatkowo będą jakieś wydarzenia społecznościowe. Podejrzewam, że tutaj również dostaniemy kolejne wyzwania parkurowe, tak jak to miało miejsce właśnie we wcześniejszej mapce. Mieliśmy dostać kolejną turę właśnie tych wyzwań, także być może to będzie jedno właśnie z tych wydarzeń. I słuchajcie, oprócz tego dostajemy również nowe wydarzenie z nowym contentem, które się nazywa Ślady Nocnego Biegacza, rozdział pierwszy. I tutaj możecie zobaczyć, że dostajemy nowy content w postaci systemu rank, misji oraz nagród i dodatkowo dostaniemy nowych przeciwników. To jest bardzo interesujące i szczerze już sobie spojrzałem na to troszeczkę wcześniej, jeszcze przed nagraniem tego filmu. Doszedłem do wniosku, że może to być coś takiego podobnego do przepustki sezonowej. Dlaczego mi się tak wydaje? Ponieważ widzę, że jest tutaj rank system, czyli podejrzewam, że za wykonanie po prostu misji będziemy otrzymywali poziomy, za które tak naprawdę będziemy również dostawać i nagrody. Także może to być coś w tym rodzaju, tym bardziej, że mamy obok już chapter drugi, do którego sobie za chwilę oczywiście przejdziemy. Natomiast wydaje mi się, że jest to coś tego typu i po prostu za wykonane zadania będziemy po prostu otrzymywali kolejne poziomy i kolejne nagrody. Z tego co widzę, powinno to być wszystko tutaj darmowe, także zobaczymy jeszcze jak to będzie, bo może być również tak, że będzie na przykład jedna część darmowa, druga część na przykład będzie dodatkowo płatna, w postaci oczywiście mikrotransakcji. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. No ja osobiście wierzę, że cały ten kontencik będzie tutaj darmowy. Jeżeli chodzi o wrzesień, październik oraz listopad, to możecie zauważyć, że pojawia się tutaj pierwsze DLC fabularne, które miało się pojawić w czerwcu tak naprawdę już za miesiąc, ale jak widzicie, no niestety widocznie Techland się tutaj nie wyrobił i musiał przełożyć datę premiery na właśnie te miesiące. Niestety jestem troszeczkę rozczarowany, ponieważ nie mogłem się już doczekać tak naprawdę tego dodatku, no ale jak widzicie będziemy musieli jeszcze niestety poczekać z tym DLC, więc niestety jak widzicie, no tutaj naszą lukę zastąpiło oczywiście wydarzenie Chapter 1, tak, In the Footsteps of Nightrunner, także zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję szczerze, że dostaniemy naprawdę sporą ilość kontentu, tak żeby rzeczywiście starczyło nam po prostu zabawy, przynajmniej na te kilkadziesiąt godzin. Oprócz oczywiście dodatku fabularnego dostaniemy również chapter drugi, w którym oczywiście również dostajemy tak naprawdę te same rzeczy, czyli jak widzicie system rank, misje, nagrody oraz nowi przeciwnicy. Czyli również dzięki temu, że tutaj już się pojawił chapter numer 2, to można spekulować właśnie, że to będzie coś w rodzaju przepustki sezonowej, czyli powiedzmy co mniej więcej 2-3 miesiące taka przepustka będzie się pojawiała i wraz z kolejnymi miesiącami będą kolejne po prostu chaptery również się pojawiać. Dalej, jeżeli chodzi o wsparcie 5-letnie, to oczywiście Techland już wcześniej powiedział, że będą wspierać grę przynajmniej przez 5 lat i wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj słowa dotrzymają, ponieważ jak widzicie, jedynka jest wspierana tak naprawdę nawet i do dzisiaj, już minęło 7 lat, odkąd jedynka powstała, a jest cały czas wspierana i nawet niedawno dostaliśmy nowy content właśnie do jedyneczki. Ale wracając oczywiście tutaj do przyszłości dwójki. Dostaniemy oczywiście drugie fabularne DLC. Kiedy to będzie? Jeszcze nie wiadomo, ja obstawiam, że będzie to już raczej 2023 rok, coś około właśnie kwietnia, bądź nawet i czerwca, jak nie tak naprawdę później. Oprócz tego będzie również nowy content w postaci nowych broni, nowych przeciwników, nowych wydarzeń historycznych i oczywiście darmowe, jak i płatne DLC. Oprócz tego dodatkowo będzie tego jeszcze więcej. Cóż mogę tutaj na ten temat powiedzieć? No oczywiście można się tutaj domyślać, że dostaniemy takie właśnie rzeczy, na pewno dostaniemy więcej kostiumów, więcej broni, oprócz tego
liczę, że pojawią się również nowe misje na Techland GG, bo jak zapewne pamiętacie, do Dying Lighta 1 również takie misje były i za wbijanie poziomu konta na właśnie stronie Techland GG można było otrzymać kolejne przedmioty kosmetyczne, także liczę, że niedługo również się to pojawi i będziemy mogli w końcu te misje wykonywać. Także podsumowując, od czerwca do sierpnia dostajemy tryb fotograficzny, wydarzenia społecznościowe oraz chapter numer 1, ślady nocnego biegacza, czyli nowy content w postaci nowych rank, nowych nagród, misji oraz przeciwników. Od września do listopada dostajemy w końcu DLC fabularne i oprócz tego dostajemy również rozdział drugi, w którym również znajdują się nowe misje, nowe rangi oraz nowi przeciwnicy. W przyszłym roku możemy liczyć tak naprawdę na drugie fabularne DLC oraz różne rzeczy dodatkowe typu bronie, ekwipunek, nowe eventy i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co to będzie. Już niedługo pewnie nagram o tym film, jak to wszystko się pojawi albo będzie już się zaczynać pojawiać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i dziękuję wszystkim wspierającym, którzy wspierają mnie, jak i mój kanał. Wyczekujcie oczywiście kolejnych filmów, bo takie niedługo się oczywiście pojawią. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych filmach.